Stoisz przed ogromną posiadłością. Zimny dreszcz przebiega po plecach, gdy podążasz za tajemniczą pokojówką do przerażająco wyglądającej rezydencji. To jest to. Nie wolno ci oglądać się za siebie. To twoja jedyna szansa na ucieczkę od życia jako odosobniony. Twoja jedyna szansa na odzyskanie egzystencji. Twoja jedyna szansa, by udowodnić swoją wartość. Więc zamknij oczy, weź głęboki oddech i zmieść się z szaleństwem, które czeka na ciebie w środku. Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Deurhara, to jest, moi drodzy, Pattern Screamers. Giereczka zaciekawiła mnie właśnie opisem, grafikami. No, jest to horrorek i z tego, co czytałem, jest to na razie wersja demo. Zobaczmy, co tutaj spotkamy. Okej. Byłeś niegdyś człowiekiem, który żył niegdyś normalne ludzkie życie. Natomiast los odwrócił się co do ciebie, Bóg cię opuścił i coś się wydarzyło. Twoje nadzieje i sny rozeszły się, zniknęły. Natomiast nie poddałeś się. Okej? Wybrałeś służenie mi, wybrałeś bycie moim sługą i służyłeś mi lojalnie, z dedykacją. Przez eony robiłeś wszystko, co ci rozkazałem. I teraz jest czas na twoją długo wyczekiwaną nagrodę. Jest czas, żebym dał to, co obiecałem. Czy jakoś tak, angielski nie 10 na 10, za szybko, widzowie, za szybko. Krzycz za swoją skradzioną egzystencję, krzycz. My Pattern Screamer. Nigdy nic nie wybrałem w życiu. Nie podjąłem żadnej decyzji. Od momentu, kiedy się urodziłem, do tego dokładnie, do tej dokładniej chwili, żyłem bardzo pasywne życie. Wziąłem wszystko, co życie we mnie rzuciło i przyjąłem to z otwartymi ramionami. Moja egzystencja nie jest niczym innym niż zaprogramowany android. Więc dlaczego? Dlaczego ja tutaj stoję? Okej? Okej, mamy, widzowie, różne opcje, mamy mapkę. Okej, jeszcze tu nie wszedłem, ale już mamy mapkę, widzowie, tej posiadłości. Look, think, możemy pomyśleć. Zastanawiam się, co tutaj robię. Look, możemy spojrzeć, check, dobra, dajmy check, sprawdźmy. Próbowałem ruszyć tę bramę, natomiast, no, nawet nie drgnęła. Dobra, spróbujmy z talk. Może, właśnie, no tutaj jest domofon. Więc, jak tam było ostatnio? Czy wszystko ok z pracą i szkołą? Ale do kogo ty mówisz? O, masz rację, tutaj nikogo nie ma poza mną. No dobra, 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 właśnie się troszeczkę zaskoczyłem i zdziwiłem jednocześnie. No dobra, co może być? A, tutaj jest jakaś strzałeczka. Nie, strzałeczki nie mogę, więc zróbmy show. Nie mam nic, żeby pokazać w tym momencie. Czek jeszcze raz. O, zaczekaj, tam jest interkom. No właśnie, jest domofon, mysiu pysiu. Oczywiste, że takie miejsce jak to ma interkom. Dobra, czy ktoś odpowie? Nic nie słyszę. Może powinienem nacisnąć ponownie? To nie będzie konieczne. Dzień dobry, przepani. Jak mogę ci służyć? Przepana, nie wiem, porozmawiajmy z nią. Dzień dobry, jestem tutaj na rozmowę o pracę. Dlaczego ona nic nie mówi? Czy powiedziałem coś nie tak? Od dawna nie rozmawiałem z prawdziwym człowiekiem. Może chodzi o mój ton, czy coś w tym stylu. Dobra, pogadajmy jeszcze raz. Przepraszam, ja... Jesteś tym pisarzem, domyślam się. Proszę, chodź za mną. Pani czeka na ciebie przez cały ranek. O, tak. Dobra, poszedłem za tą uroczą pokojówką i weszliśmy do środka posiadłości. Więc jak długo tutaj pracujesz jako pokojówka? Okej, nic nie odpowiada, dobra, fajna konwersacja, bardzo miło mi cię poznać, mysiu pysiu. Cieszę się, że porozmawialiśmy, że poznaliśmy się lepiej. Czy ona mnie ignoruje? Raczej tak, mysiu pisiu. Pani czeka na ciebie za tymi drzwiami. No dobra, dziękuję. Czy masz jakąś radę na rozmowę? Cisza. Nie bierz tej pracy. Dzięki za radę. Dzięki za radę. Nie nadajesz się tutaj. O!
Teraz, jeśli mi wybaczysz, mam ważne sprawy, którymi muszę się zająć. Świetna rozmowa powinna być motywującym mówcą. Dobra, ignorując to, co tam pokojówka mi powiedziała, biorę głęboki wdech i wchodzę do środka. A tam... O, witam cię. Musisz być tym pisarzem. Bardzo miło cię w końcu spotkać. Moje imię to Charlotte i jestem panią tej posiadłości. Okej. Możemy... mogę mapy i uciec? Nie mogę mapy i uciec. No to porozmawiajmy z nią. Proszę, pozwól mi cię powitać w naszym przepięknym domu. Mam nadzieję, że podróż tutaj nie była zbyt ciężka. Nie. Bardzo się cieszę, że tutaj jestem. Cudownie. Jestem pewna, że wszyscy tak będą się czuli. Dobrze. Wszyscy? Tak. Już właściwie spotkałeś Ginę, naszą przepiękną pokojówkę. Poza nią ta posiadłość jest również domem dla innych przepięknych ludzi. Odkąd ja i mój eks-mąż się rozstaliśmy, było coraz ciężej i ciężej pokryć wszystkie koszta, więc w pewnym momencie zaczęłam wynajmować puste pokoje i posiadłość powolutku zamieniała się w piękne, cudowne safe haven? Jakieś cudowne, bezpieczne miejsce dla młodych dam, czy jakoś tak? No dobra. No pogadajmy z nią dalej. I czują się okej z wprowadzaniem się tutaj? Oczywiście, są pełne zachwytu! Coś mi się nie wydaje. Czy masz coś konkretnego na myśli w sprawie biografii? O, nie martw się tym tak. Możemy porozmawiać o szczegółach jutro. Dzisiaj powinieneś odpocząć i poczuć się komfortowo, w sensie... rozgościć się w swoim nowym domu. Może powinien spotkać się z innymi rezydentami albo poeksplorować troszeczkę. Ale proszę, nie idź na drugie piętro. Jeszcze nie zostało wyczyszczone. W sensie... Okej, już wiadomo, że tam doszło do czegoś strasznego, widzowie. No dobra, no to siemano. Nie? Okej, to jeszcze z nią porozmawiamy. Więc mam robotę? Ha! Ty mówisz takie zabawne rzeczy, mój drogi gościu. Tak? Twój pokój jest na pierwszym piętrze. Pierwsze drzwi po prawej. Okej. Które drzwi po prawej? Jeśli masz jakiś kłopot ze znalezieniem go, poinformuj Ginę i ona ci pomoże go zlokalizować. Dobra. Pierwsze drzwi po... Dobrze. Czekaj. Ale gdzie po prawej? Po prawej czy... Zaraz się odnajdę. Jeśli masz jakiekolwiek pytania bądź obawy dotyczące twojego popytu tutaj, proszę odwiedź mnie, przyjdź do mnie w każdym momencie. Poza tym nie mogę się doczekać naszego kolejnego spotkania. Okej. Dała mi ostatni no uśmiech i odprowadziła mnie do wyjścia. To nie poszło tak, jak sobie to wyobrażałem. Wydaje mi się, że mam tę robotę. Więc co teraz? Player Room. Dobrze, bardzo fajnie, że to jest podpisane. Chodźmy do pokoju. To musi być mój pokój. Co powinienem teraz zrobić? Nie wiem. Look, check, dobra, check. Dobry pomysł. Sprawdźmy, czy jest tutaj coś interesującego. To dosyć zabawne. Lubiłem kiedyś wyobrażać sobie, że jestem detektywem, jak byłem małym dzieckiem. To przywraca do mnie dawne wspomnienia. Sprawdźmy, co my tutaj mamy. Nic. Nie, czekaj, co to jest? Książka z kluczem w środku? To nie otwiera się, w sensie z kłódką. Wydaje mi się, że po to właśnie kłódka jest. Mysterious Book, okej? Okay. Book Thief, disco... Dobra, dodano do inwentarza. Mogę zobaczyć swój inwentarz? Nie, lod... Czekaj, kurwa, ja chciałem zobaczyć, czy tam jest inwentarz. No nie, powróciłem. Te trzy kreseczki są naprawdę powrotem? One są powrotem. Takim całkowitym. Dobra, nie klikaj trzech kreseczek. Trzy kreseczki są złe. No tak, dobra, jeszcze raz sprawdźmy. No to gdzie jest mój inwentarz?
Dobra, nieważne. Porównując to z tym ciulowym miejscem, w którym mieszkałem, ten pokój jest jak cała posiadłość. Okej, cóż, technicznie to jest pokój w posiadłości, więc... o czym ja mówiłem? Dobra, mów. O, dobra, mogę się ruszać. Second floor, mam... Kurde, widzowie, jestem ciekaw. Te drzwi są zablokowane. Nie ma opcji, żeby mi otworzył luk. Po prostu pusty korytarz. Okej, mów. Second floor. Ajajaj, dotarłem, widzowie, do schodków. Teraz co? Teraz do góry, second floor. Mogę do góry? Do góry. Nie mogę do góry, kuźwa. Chcę do góry. Okej, dotarłem do innego przedpokoju. Zobaczmy, check. Drzwi są zamknięte. Dobra, luk. Nie, no nic, też nie mogę otworzyć ani nic. No dobra, więc... Więc trochę nie mam pomysłu, gdzie mam wyjść, widzowie. Te drzwi wyglądają inaczej. Tak, no, właśnie. Sięgnąłem pokrętła i odwróciłem. Mogą zostać odblokowane. Widzę, że eksplorujesz posiadłość. Tak. Po prostu byłem ciekaw tych drzwi. Ciekawość jest zdrowa dla młodego mężczyzny. Ale niestety jedyna ekscytująca rzecz, którą znajdziesz za tymi drzwiami, to kolekcja antyków. Nudna kolekcja antyków mojego poprzedniego męża. Charlotte wtedy podeszła do drzwi i zablokowała je jednym z jej kluczy. Gina musiała zapomnieć zamknąć te drzwi po posprzątaniu tego pokoju. Nie jest do niej podobne popełnienie takiego błędu. Powinnam zamienić z nią słowo. Tak. Odeszła. Prawie zostałem wylany mojego pierwszego dnia. Co jest ze mną dzisiaj nie tak? Dlaczego czuję taką potrzebę przeszukania każdego pokoju w tej posiadłości? Dobra. Gdzie teraz my się pisie? Czy second floor i mogę teraz na górę? Teraz co? Nie mogę na górę, kuźwa. Dobra, to w takim wypadku poeksplorujmy pozostałe pokoje. Tutaj nic. Może spróbujmy znaleźć, widzowie, pokojówkę. Wow! Usłyszałem jakiś stuk puk. Nie zamierzam teraz przegrać. Należy mi się to bardziej niż tej pieprzonej suczce. Co tam się dzieje? He? Co to do cholery jest? Co tam się do cholery dzieje? Podążałem za tymi odgłosami i delikatnie otwierałem drzwi, a tam... Jakaś chora zwyrolka z panem Misiem! Patrz, pani Misiu! Chora zwyrolka cię ma. Nie, to okej. Jestem spokojna. Nie zamierzam teraz przegrać. Obiecuję ci, pani Misiu! Właśnie, ona nawet się zwraca do niego, Mr. Bear. Pani Misiu! Jestem słodsza, inteligentniejsza i bardziej atrakcyjna niż wszystkie te pozostałe sucze. Pokażę im, w szczególności tej suce danie. Co ona ma na myśli, mówiąc, pani Misiu? Jak ona może być lepsza ode mnie? To nie jest prawda. Ja rozumiem, pani Misiu. Obiecuję, będę ostrożniejsza tym razem. Również cię kocham, pani Misiu. Kocham cię tak bardzo. Widzi, pani Misiu, chora zwierolka cię kocha. Lofcia cię, pani Misiu. Co to do cholery było? Kolejny rezydent tej posiadłości? Ale do kogo ona... Do pana Misia, nie słyszałeś? Chodźmy stąd, zanim ktokolwiek nas zobaczy. Dobra, to może do office teraz? Może porozmawiajmy z koleżanką, co to było? Office? Nie mogę. Dobra. Ten pokój obok mojego. Zastanawiam się, czy jest zajęty. Jak to? Czy ta koleżanka kogoś zabiła? Czy coś... Jej pan Misiu każe... Pani Misiu, co każe złego robić?
kogo każesz mordować tym razem? A z tego co patrzę, widzowie, pełna wersja chyba $10 kosztuje, ale jest chyba troszeczkę za bardzo powalona. I zakończymy sobie chyba tutaj, widzowie, dzisiejszy odcineczek. Mam nadzieję, że mimo wszystko króciutki filmik, króciutka nowelka wam się podobała. Jeśli tak, to nie zapomnijcie zostawić tego super kciuka w górę. Ja się z wami żegnam i widzimy się niebawem w jakimś innym filmiku. Tymczasem trzymajcie się, pa pa.